Jeżeli ten widok, który tu widzicie, coś wam przypomina, to się nie mylicie. Jest to brama do zakazanego purpurowego miasta. Trochę mniejsza, skromniejsza. No Wietnam jest mniejszy niż Chiny, niż Pekin, więc zakazane miasto również będzie mniejsze. Również zakazane, dlatego że do środka wstęp mieli tylko eunuchowie i król, żeby chronić swój harem. A po drugiej stronie jest najwyższy w Wietnamie maszt flagowy. Dzisiaj flaga nie powiewa. Pewnie dlatego, że wczorajsza burza, po prostu sztormowa pogoda, mogła ją, nie wiem, zedrzeć. Może była ściągnięta. W każdym bądź razie z tą oto flagą jest związana pewna historia. Podczas ofensywy Tet, która że tak powiem, zakończyła w pewien sposób wojnę w Wietnamie, spowodowała, że społeczeństwo amerykańskie nie chciało już tej wojny więcej. Mimo że de facto Wietnamczycy przegrali tą ofensywę, wygrali dzięki niej wojnę. Tu przez 3,5 tygodnia powiewała, mimo że był to Wietnam Południowy, flaga Wietnamu Północnego Armii Wyzwoleńczej. I dopiero po 3,5 tygodnia z pomocą Amerykanów, albo raczej Amerykanie, odbili to miasto z rąk i dokonali tutaj, można powiedzieć, swego rodzaju rzezi. A ja wejdę w głąb i będę zwiedzał to zakazane miasto. Jak widać, zakazane miasta są w wielu krajach na świecie, chociaż to najbardziej słynne jest na pewno w Pekinie.